Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam Państwa na Teletydzień. Mężczyzna, który dwukrotnie próbował podpalić kawiarenkę osób z niepełnosprawnością intelektualną, wpadł w ręce policji i przyznał się do winy. To nie jedyne wybryki podpalacza w ostatnim czasie. W pawilonie przy ulicy Przyjaźni w Policach powstanie kawiarenka, w której dwukrotnie doszło do podpalenia. Po kilku tygodniach, między innymi dzięki nagraniu z monitoringu, udało się namierzyć podpalacza. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach 15 listopada zatrzymali 43-letniego mieszkańca Polic, któremu zostały przedstawione zarzuty z artykułu 288 Kodeksu Karnego, czyli zniszczenia mienia. Ten mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, czyli dwukrotnego podpalenia elewacji budynku kawiarenki oraz podpalenia kontenerów na śmieci. Mężczyzna nie był do tej pory karany. Obecnie znajduje się w areszcie. Pijańskie wybryki będą go drogo kosztować. Swoje czyny niestety usprawiedliwiał alkoholem, że zawsze po spożyciu alkoholu nie kontrolował siebie. No niestety teraz za te czyny odpowie przed sądem. Za swoje przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Właściciel kawiarenki może liczyć teraz na zadośćuczynienie oraz pokrycie kosztów naprawy budynku swojej kawiarenki. Kilka dni wcześniej doszło do innego zdarzenia. Policjanci z Mierzyna ruszyli w pościg za złodziejem samochodu. Ta sytuacja trwała, udał się do miejscowości Leśnogórne. W miejscowości Leśnogórne w wyniku uszkodzeń pojazdu, ponieważ wcześniej dwa razy uderzył w nasz radiowóz, kiedy nasi funkcjonariusze chcieli wyprzedzić ten pojazd, niestety musiał porzucić swój samochód i uciekać pieszo. Policjanci natychmiast wysiedli z radiowozu, usiłowali złapać mężczyznę, jednak pora dnia, czyli ta godzina już później, to była godzina już nad ranem, ciemno, policjanci niestety nie zatrzymali tego mężczyzny. Funkcjonariusze ustalili, że łódź, której brakowało na naczepie, znajduje się w Pilchowie. Odzyskano mienie wartości prawie 130 tysięcy złotych. Podejrzany o kradzież trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia.